Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i witam was dzisiaj w marzeniach do spełnienia, marzenia do spełnienia. Słuchajcie, kolejny odcinek, drugi odcinek, bardzo mi miło, bo podoba wam się pomysł na tę serię. No i ogólnie bardzo miło, przyjęliście ją, więc ja się cieszę. No i jak widzicie, zmiany od progu, bo jak mówiłam wam właśnie, tutaj w tym miasteczku w Bibi każdy domek jest czerwony z czarnym dachem, także no jakby Bella dostała też taki przykaz, że no musi swoją przyczepę przemalować, więc tak też się stało, jest czerwony z czarnym dachem. No i słuchajcie, doszły nowe akcesoria przez ten tydzień, w którym nie było odcinka, no i pomyślałam sobie, że właśnie te włóczkowe historie są super do tej serii, do tutaj do naszej Belli będą pasowały, bo ona w sumie tak się zajmuje w sumie to wszystkim i niczym, więc nam się tutaj fajnie to przyda. No i moi drodzy, moi kochani, tutaj właśnie dałam jej taki fotelik, dałam jej te włóczki, a tutaj mi jeszcze jej jakieś radyjko, żeby jej pogrywało, jak te włóczki robi, więc po prostu będziemy się tymi włóczkami zajmować. Jeszcze z takich nowości dałam tutaj właśnie ten ul, żeby miała te pszczółki, żeby miała wosk. No i tutaj dałam też staw, który domyślnie tutaj był, ale ja postawiłam ten domek bez Bibi, wiecie, objects, i dlatego mi to się, duże rzeczy, które były na Bibi zrobione, mi się po prostu pousuwały, poznikały i tak dalej, i tak dalej. Więc taka troszeczkę była z tym kubka, ale tutaj już porobiłam. Jeżeli chodzi o kwiatki nad przed domem, to też tutaj właśnie porobiłam. No i co? I dzisiaj będziemy sobie po prostu pogrywać, tu nie ma jakichś większych planów. Myślę, że pójdziemy sobie do naszych sąsiadów, bo pisaliście mi pod ostatnim odcinkiem, żeby tego kotka właśnie zaadoptować poprzez dodanie go do rodziny, wiecie, shiftem, kodem. Więc chyba tak zrobimy, bo to w sumie by było spoko, tylko mówiliście, żeby właśnie się, wiecie, z nimi zaprzyjaźnić i coś tam, i że wtedy oni by nam tego kotka podarowali, bo że blisko mieszkamy, oni tacy są kociarze, że raczej swoich kotów tam obcym gdzieś tam nie wiadomo gdzie nie oddają, ale że nam do domu obok w sumie czemu nie, więc pójdziemy po tego kotka, ale teraz muszę włączyć dźwięk, bo ostatnio wyłączałam. W sumie nie wiem dlaczego, więc włączę i zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Dobra, weź prysznic, bo troszeczkę śmierdzisz. Ona w ogóle zrobiła fasolkę i tak w sumie to nie chciała jej jeść. Nie wiem dlaczego, czy nie smakuje jej, czy co. Ale spróbujemy jeszcze, żeby wzięła resztki, bo tutaj troszeczkę jest głodna jednak. No i co, towarzystwa jej brakuje, więc myślę, że w sumie jest niedziela. Może tak z samego rana nie będziemy ich tutaj niepokoić o 8. Ale chwilę odczekamy i pójdziemy po prostu do sąsiadów. Dobra, zbierzemy oczywiście cały plon, bo potrzebny nam jest do robienia kwiatków. Tutaj możemy już zebrać biopaliwo i możemy wziąć nuggetsy. Wydaje mi się, że zbierzemy te paliwo, żeby właśnie sprzedawać. Znaczy sprzedawać, no sprzedać właśnie, żeby je sprzedać. I zbierzemy wosk i sprzedamy miód. Bo miód akurat nie jest nam jakoś tam specjalnie potrzebny do życia. Bardziej właśnie jest nam potrzebny wosk. Matko, jak trzepnęła tą lodówką, mało nie wyleciała. I no, i sobie proszę tutaj bardzo ładnie zjeść. Chociaż w sumie jest, a nie, jest jesień? Jesień? A pierwszy dzień jesieni. A, no właśnie, nie. Nie, tak. Nie, tak. Tak, jest pierwszy dzień jesieni. Może macie pomysły na jakieś święta jesienne? Tutaj mamy święto zbiorów, może jakiś sim win czy coś. Dajcie znać w komentarzu, to coś tam podopisuję. Aha, czyli jej strój jest dopasowany do pogody, chociaż jest tutaj ciepełko. No ale cóż. Dobra, pójdziesz sobie tutaj, porobisz. Porobisz. No patrzcie, zjadła tę fasolkę, to będzie teraz pierdzieć. Dobra, mam nadzieję, że cię nie zjedzą te pszczoły, co? Może nie. Czekaj, tutaj... gdzie ten miód? Halo miód. A co to jest? Jakieś niedobre. Okej. Okay. Ona tu ogólnie zrobiła już jedną czapkę. Czapkę jedną zrobiła. Więc jedną już ma. W sumie moglibyśmy ją wystawić na te plopsy. Czy jakoś tak to się czyta? O! Mówiłam! Fuuu! I co, możemy to sprzedać za 40? A co ogólnie możemy z tym robić? W sumie nic, no to sprzedajmy. No i wosk. Wosk nam się przyda. To mamy. Dobra. Wystaw na plopsy. No i dobra. Jest 10:30, więc myślę, że w sam raz. Czy nie musimy podlać? To nic. Nie, dobra. To słuchajcie, idziemy do tych sąsiadów. No tak, idziemy do nich.
To właśnie jakaś nastolatka do nas przyszła i ona tutaj z nami siedziała. No dobra, idziemy do sąsiadów. No, nasza sąsiadeczka jest już pod domem, a nasza Bella tutaj pierdzi w najlepsze, się najadła tej fasolki, jednak chyba to był słodki. Patrzcie, jaki oni mają słodki ten! Ja nawet nie widziałam wcześniej, że nie mają taki słodki. O, ale jest chyba piesek, a nie kotek. Oszukali nas. Dobra, pogadaj sobie z tą panią, rozmawiaj z nią o ciepłej pogodzie, ona jest nieswoja, pochwali jej dom. Nie wiem, pochwali ją szczerze. O, a to jest ten jej mąż? Nie, to jakiś Ted. To jej mąż, tak? Czy nie? To ten Ted, z którym rozmawialiście? Nie, bo nie znamy go, to nie jest ten. To nie jest jej mąż. Dobra, pogadajcie sobie, pogadajcie, słuchajcie. Czy ty będziesz zaraz przyjaciółką może? Znajomość, sąsiadka. No dobra, na razie nie jesteście przyjaciółkami. Trochę się zaprzyjaźnimy i wiecie. I byśmy tutaj weszli na chatę, bo ja chcę zobaczyć, czy tylko są jeszcze malutkie, na przykład takiego byśmy sobie go wzięli, no. Jesteś kocię, miauczącę, fajoskie, dobra, pogadaj z nią jeszcze, znaj o pochmurnej pogodzie, plotkuj o sąsiadach, wiecie, takie ploteczki z sąsiadką najlepsze. No i poznaj ją jeszcze raz, zobaczymy może jaką ma cechę, bo w sumie nie znamy jej cechy jeszcze żadnej. Wiemy, że jest sportsmenką. Dobra, aktywna jest, no to było do przewidzenia, słuchajcie. Dobra, mamy jeszcze cały czas z nią znajomość, więc może poprawimy jej jeszcze raz humor. Entuzjazmujemy się wampirami na przykład, porozmawiajmy o miejscowych łowiskach, bo wam te tematy są tak ciekawe, no że po prostu, no po prostu. Dawaj, chociaż trochę się... O, jesteśmy już przyjaciółkami. Dobra, to teraz powiedz do niej, słuchaj, wiesz, bo taka jest sprawa ogólnie. Dałabyś mi kota? Dajcie mi kota, please. Dajcie mi kota. Dobra, proszę wejść. O, proszę wejść. O, o, o. O, jest ich córka. Moglibyśmy się z nią zapoznać, z Lisą. I mąż bez... Chciałam powiedzieć bez spodni, ale jest bez koszulki. Ojej, macie chorego kotka. A wy macie tylko tego jednego kociaka? A drugi jest tu. Tak, ten orzeszek, no. A którego byśmy wzięły w sumie? Nie wiem. Dobra, pogadaj jeszcze z nim, wiesz, musisz jeszcze trochę z nim tutaj porozmawiać, bo wiecie, on też musi się tutaj zgodzić, słuchajcie, na... Tutaj na to. Na to, musi się na to zgodzić. No mają dwa kociaki, oddadzą jednego, to im nic nie będzie, jeja. No. Dobra, wpisałam kod, więc już możemy tak naprawdę scheatować te koty. Gdzie te koty? I tylko tak się zastanawiam, którego wziąć, słuchajcie, którego byśmy wzięli. Tu jest ten orzeszek właśnie, więc chyba weźmiemy tego orzeszka, słuchajcie, bo on już mi tak wpadł w oko. O nie, dodaj do rodziny, jest. Bo mi tak wpadł w oko już w tym pierwszym odcinku, więc... Mamy go! Peanut! Orzeszek. Będziemy na niego mówili orzeszek. On nawet jest taki troszeczkę orzeszkowy, co nie? Dobra, zabrałam wam kota, więc padam na chatę. Bierz kota na ręce. Czekaj, czy możesz go podnieść? Podnieść. No, bierz go w kieszeń i do domu. Dawaj. Szybko, bo może się jeszcze rozmyślą i co? Ale słodki jest. Może będziecie mieli jeszcze jakieś kotki, to też coś od was przygarnę. Myślałam, że przyszedł nam go zabrać. To jest nasz kot. Wyjdź stąd, Gideon. Wyjdź. O, kotek chyba nie jest zadowolony w 100%, ale wracamy na chatę. Dawaj. No nie odstawiaj go, na chatę go bierz, halo. Na chatę. Przedałam kwiaty, no i mam tu takie śliczne, patrzcie, takie śliczne dla zwierzaczków. I takie dla naszego kotka byłoby to śliczne, ale nie mamy na to miejsca. Więc dam naszemu tutaj orzeszkowi jakieś takie coś, po prostu mu tutaj sprzedałam te kwiaty, co tutaj były, wiecie. No i tak, dam mu tą miseczkę taką większą pewnie, taką różową mu dam, chociaż w sumie to jest chyba on. Więc może dam mu żółtą, o taką. Tu mu postawię. No i przydałaby się kuweta. Z racji tego, że nie mamy w domu tak jakby kuwety, no to dam mu tą kuwetę. Nie wiem, czemu daję mu różowe rzeczy, skoro on jest chyba facetem. No ale cóż. Kuwetę mu postawimy przed wejściem do domu, tak wiecie. Będą znajomi szli jacyś, a tutaj kocie
główienką. Dobra, tu damy drapaczek jeszcze może. A to jakieś Bibi musiała wpisać chyba. Nie, tutaj dobrze. Boże, wydaliśmy cały hajs na kota. Nie wiem w sumie, czemu daję mu różowe rzeczy, skoro jest z facetem, ale no pasuje tutaj do stylu domku. Dobra, i coś by się jeszcze mu przydało, jakieś zabaweczki, więc tu mu rzucę jakąś zabaweczkę i nie mamy pieniędzy. Więc tak to wygląda. Dobra, weź ją na ręce. Znaczy w sumie to jest chyba on. Dobra, weź na ręce. A czemu on tu śpi? Nie śpi. Podnieś go. Podnieś go. Nie idź czytać książki. Masz nowego kota. Halo. Dobra, obudź. Tak, obudź go. Obudź Orzeszka i byś wzięła go do tego. Do domu wniosła. Żeby on sobie tam mógł siedzieć, mógł jeść. Podnieś. Tak. Oj, jaki słodki. Ciekawe, jak będzie wyglądał, jak dorośnie. Pewnie będzie taki puchaty, jak tam te koty duże, co tam były. To były takie dość puchate. Frum, frum, frum. Frum, frum, frum. Weź mnie. O, przyjaźnią się. Fajnie. Może z czasem też dorobimy się jakiegoś, na przykład, nie wiem, pieska czy coś. No, ale na razie, wiecie, musimy tutaj oszczędnie. Dobra, przynieś go tutaj. Postać tutaj, tak. I wsyp mu... Ojeju, jak mu wsypiesz karmę, to nie będziesz miała pieniędzy, no ale trudno. No właśnie, co do pieniędzy, to chciałabym, żeby ona dzisiaj wybrała sobie pracę, w sensie zarejestrowała się w urzędzie. Czekajcie, gdzie to jest. Zarejestruj się w urzędzie pracy, bo pisaliście mi właśnie o tym, żeby ona się zarejestrowała. Wtedy mogę ją zarejestrować tak naprawdę dowolnie, na dowolne stanowisko, że tak powiem. No i byśmy sobie zarejestrowali się, jak nazywa się twoje stanowisko. I napiszemy kwiaciarka. Nie wiem, czy jest taki zawód. Kwiaciarka. Sprzedaję kwiaty i wszystko, co sama tworzę. O, sprzedaję kwiaty i wszystko, co sama tworzę. Kwiaciarka. Okej, okay, no dobra. I teraz, jak się... Kwiaciarka, no i dobra. I co? I co? I możemy dostawać jakieś zlecenia, czy jak? Bo ja nie wiem. Nie wiem, jak to działa za bardzo. No ale dobra, zobaczmy, czy tutaj coś mamy do zrobienia. Chyba nie, bo tutaj w sumie to nie. Dobra, to zrobimy jakieś kompozycje. I na przykład zrobimy stokrotkę. Mamy stokrotki? Nie, musielibyśmy kupić, ale mamy te takie chryzantemy, więc z nich będziemy robić. O, właśnie, białe. Tak, myślę, że to zrobimy na razie. Wstawaj z tego fotela, wieczorem będziesz dziergać, słuchaj. Ona ogólnie zrobiła chyba jedną rzecz, a ma trzeci punkt tego dziergania. Strasznie łatwo wchodzi te dzierganie. Pisaliście też, że fajnie, że te świeczki, bo... Co ci nie pasi? Ostatnio tutaj robiłaś. Nie pasi ci coś? Coś tu źle stoi pewnie, czekajcie. O, dobra. Działa, bo wcześniej nie chciało coś działać. No ale dobra, niech stoi tutaj na razie. Ogólnie w przyszłości chciałabym je gdzieś tutaj, wiecie, stworzyć jakiś taki kącik bardziej zadaszony, jakąś taką a la szopkę, żeby ona sobie tam mogła te wszystkie swoje rzeczy robić. No i ogólnie, żeby tutaj gdzieś w końcu, koniec końców postawiła jakąś chatę, jakiś pies śmierdzący. Dix, przybłęda. Dobra, a gdzie jest nasz kot? O, kładzie się spać? Nie, wstał. O. Miau, miau. Dobra, a ty rób sobie te kwiatki, rób sobie. Która jest 16? No, może byśmy w ogóle na przykład na kolację... W sumie, za co? O, to jest właśnie Kelly, to jest mama tych kotków. A to jest przyjaciel, samiec właśnie, samiec. To była samica, więc wzięliśmy w sumie... Okej. Okay. Samotnik, włochaty i leniwy. O nie, będzie to sierść gubił. No. Dobra, to nic. Okej, okay, mamy dwa TT, więc sprzedamy i zarobimy na nich 90, słuchajcie. Bo na te plupsy nie mogliśmy wstawić, bo ona nie miała tyle kasy, żeby to zrobić. No ale dobra, teraz chce jeść sisiku i chce jej się jeść, więc pójdzie sobie na kibelek, tutaj sobie zje jakieś resztki, czyli fasolkę i znowu będzie dawać. No a potem zrobimy sobie trochę, podziergamy, bo na fajnie, że właśnie jak dzierga, to rośnie jej zabawa, więc spoko. I teraz tak, znów projekt. Ona tutaj coś zaczęła robić. Aha. Możemy dziergać obiekty, dziergaj ubrania, sparuj projekt zwłóczki, dziergaj obiekty, czyli możemy zrobić cieplacze na skrzynki, jakieś wiszące kwiatki. Dobra, ale możemy znów, bo ona chyba robiła to.
Więc zrobimy tą czapkę. Chociaż w sumie czapkę już mamy, więc może wznowimy, ale zrobimy w koniec końców jakieś białe stopki, więc zróbmy to. No i ona ogólnie będzie sprzedawała te swoje dziergane rzeczy i też na tym plupsi, tylko musimy też mieć kasę, bo jestem ciekawa, jak to działa pod takim względem, wiecie, czy na tym da się jakoś tak fajnie zrobić, nie? Czy zarobić, co nie? No bo no, wiadomo, na razie będzie nam ciężko. Możemy też podejmować te prace dorywcze, to zawsze też parę groszy wpadnie. No ale dobra, ona teraz to ogarnie, troszeczkę podzierga, no i pójdziemy jutro na miasto, trochę tutaj do jakiejś, nie wiem, na przykład z kotkiem do tego parku i zobaczymy jak tam będzie, co tam jest, jak tam wygląda to wszystko. No i chciałabym też, żeby ona jednak zapoznała się z większą ilością simów niż tylko ze swoimi sąsiadami. Okej, postanowiłam, że zainwestujemy w pracę dorywcze, znaczy zainwestujemy, pójdziemy coś sobie ogarnąć, bo no jednak trochę kasy nam brakuje, więc musimy troszeczkę z tym, troszeczkę się ogarnąć. I słuchajcie, pomyślałam sobie tak, bo ona nie ma tutaj w tym kamperze przyłącza, co nie? No i ta woda zimna i w ogóle zimno i w ogóle bida. Więc sobie pomyślałam, że może byśmy zrobili tak, że na przykład wymyślimy sobie jakiś próg, który tak jakby będzie zapłatą za przyłącze, czyli za podłączenie wody, prądu, takich bieżących rzeczy, ciepłej wody w sensie, do naszego kampera, tutaj w ogóle do naszej działki, bo powiedzmy, że tutaj nie ma właśnie przyłącza, ale jak zapłacimy na przykład 10 tysięcy simlonów, to i nam podłączą wszystko elegancko i będzie dobrze. Bo w koniec końców będziemy musieli zrobić tak, żeby ta działka te przyłącze miała, ale żebyśmy nie robili tego tak łatwo, za darmo, więc dajcie znać w komentarzach, jaka to powinna być kwota? 5 tysięcy? 10 tysięcy? Mam nadzieję, że ktoś w tym momencie jeszcze będzie oglądał odcinek i pomożecie mi, bo myślę, że to by było całkiem spoko. I wtedy wiecie, byśmy odłączyli je, odjęli jej te 10 czy 5 tysięcy i tą cechę tak jakby parceli wyłączyli, więc wtedy myślę, żeby było spoczko. Tak mi wpadł taki pomysł do głowy. No dobra. I teraz tak, co my byśmy tu wzięli? W sumie to by było dla niej dobre. Ona chyba ma jeden punkt i to jest rozpoczęcie jak najszybciej. I to by było nam dobre, bo tutaj też ma. Dobra, weźmy sobie to. No, czy my mamy jeden punkt ogrodnictwa? Mamy. No i dobra. Tylko się wykąp. Najpierw. Wykąp i nie wiem, jak to teraz zrobić, żebyś poszła do tej pracy dorywczej. A, idziesz, tak? Tak. No i dobra. I zobaczymy, ile zarobi. Wiecie, zawsze parę groszy jej wpadnie. Lepszy ryc niż nic. No i jak wrócimy sobie do domu, to myślę, że pójdziemy sobie gdzieś. I właśnie jestem ciekawa, kurde blaszka, jak to jest z tym zarejestrowaniem się w tym urzędzie. Czy to coś nam da? Ogólnie mamy przeczytać trzy książki i trzeci poziom logiki w tej Simce renesansu. Trochę mi to do niej nie pasuje, wiecie. Chociaż no, będziemy mieli dużo umiejętności, bo będziemy mieli ogrodnictwa, dziergania, świeczek, ta wynalazczość i tak dalej, no ale ta logika niczym nie idzie w parze z naszą Bellą, więc nie wiem, dajcie znać, czy może byśmy coś jej zmienili, sama nie wiem. Dobra, tutaj patrzę, że nasz ogród staje się, iż 56 byśmy mogli zrobić. Myślę, że owoce to będziemy sprzedawać, kwiatów to nie, ale owoce myślę, że śmiało możemy sprzedawać, wydaje mi się. No dobra, dostaliśmy 87 i 4 na piwku. O, opłata za parcelę, 255 woda i opłata energia. Okej, czyli mamy w koniec 225, o kurde, to nic, ale patrzcie, zbierzemy sobie cały plon i ogólnie nakarmimy żuki i ogólnie na środek na roztocza i sprzedamy też miód i zbierzemy ten, więc tutaj parę groszy nam zaraz spadnie, więc powinniśmy mieć za co opłacić, tak powiem, rachuneczki, ale ona ma ładny ten strój właśnie na chłodniejsze dni, bo dzisiaj jest dość zimno. No ale myślę, że wybierzemy się do parku z naszym orzeszkiem i poznamy może jakichś fajnych, mniej fajnych, bardziej fajnych simów, zobaczymy. No i tak, na winogronach zarobimy 264, no proszę. Te marchewki w sumie też możemy sprzedać i te szpinaki możemy też sprzedać. A to, co to jest? To jest groszek zielony. Dobra, też go sprzedajmy na razie, bo nam nie jest potrzebny. Świeczki też możemy sprzedać, no bo w sumie po to je robimy, żeby je sprzedawać. Na Blobsy można je wystawiać. Weź wystaw, zobaczymy, czy ktoś kupi. A tutaj to w ogóle na razie brak kupujących. Dobra, no i zapłać te rachunki, to będziemy mieli z głowy. Patrzcie, jak ładnie nam się udało zarobić.
Więc spoko. Ja mówiłam Blopsy? To Plopsy jest chyba, nie? No, no i dobra. Lecimy w miasto, słuchajcie. Lecimy w miasto, ale ja bym z kotkiem chciała. Czy ona pójdzie z kotkiem, czy bez kotka? Z kotkiem chyba. Dobra, i tak. Tutaj mamy park. Dog park. Tutaj nie. Tutaj mamy klinikę. No i tutaj mamy jakieś rzeczy. Myślę, że pójdziemy do parku. Zobaczymy, co w tym parku ciekawego jest. Okej, okay, no dobra. Jesteśmy tu. Popatrzmy. Aha, to jest takie rzeczy bardziej no faktycznie dla piesków zrobione, bo wiecie, bo tutaj są do ćwiczeń. Chociaż nie wiem, czy kotka można dresować, nie wiem. Bardziej właśnie takie do ćwiczeń dla kotków, ale patrzcie, też jest zjeżdżalnia, czyli można przyjść z gówniaczkiem. Tak, nie purchlaczkiem, gówniaczkiem, ja będę mówiła, może to jest trochę brzydko. Dobra, jakie złotko. Tu jakiś pan siedzi, pan bezdomny chyba jest. Albert, okej. Okay. Tu w ogóle jakiś labirynt. Labirynt. W sumie tak, no to w sumie nie ma tu za bardzo nic dla kotków. A kim pani jest? Pani jest jakaś taka na czerwono dość. No okej, okay. Ale tutaj mamy jakąś fontannę, tu możemy sobie posiedzieć, tu możemy sobie coś wypić. Ogólnie zabawy nam brakuje, to nie wiem, byś się może pobawiła z tym koteczkiem troszeczkę. Tutaj ogólnie coś jest? Aha, tutaj ktoś mieszka? Nikogo nie ma w domu. Ale fajna chata, patrzcie. W ogóle jak fajnie wymyślone. Tutaj na nóżkach, pod spodem. Ale fajnie. Możemy sobie taką chatę byśmy zrobili w przyszłości. Albo w ogóle byśmy tutaj się wprowadzili. Co wy na to? Ale fajny domek. I patrzcie, wszystko czego nam potrzeba. Czyli rzeczy do ogródka. Tutaj mamy szklarnię, czyli pszczółki i tak dalej. Tu mamy nawet do robienia. Ej, ja chyba podwinę ludziom tą hawirę. Ale ona jest chyba jakaś mała. Musimy tu w ogóle przyjść, zobaczyć kto tu mieszka. Przez okna, jak takie podglądacze. Ale fajna chata. Dobra. Wiesz co, byś wzięła tego kota na rękę. Nie wiem, położyła go tutaj, żebyście weszli w ogóle do tego parku. No i byście tam posiedzieli. Kim pani jest? Lea. O, właśnie, w ogóle rower bym jej kupiła w sumie. To dobry by był pomysł, więc musimy kupić jej. Czemu oni mają takie coś? A, bo oni są chyba w jakimś klubie, tak mi się wydaje. No dobra, ale weź się zaprzyjaźnij z nią, znaczy w sensie zaprzyjaźnij się. Przyjazne powitanie, może nas wezmą do klubu. Ciekawe, co to za klub, jakichś rowerzystów chyba. Chyba jakichś rowerzystów. Też zabawne powitanie. O matko, skąd oni tu wszyscy? Kota mi zaraz zgniotą. Halo! halo! Ludziki! Boże, patrzcie, skąd oni tutaj się rozmnożyli się. No dobra, ale no to no skoro tak, to nie wiem, to po prostu się poznawaj się, ale wszyscy jacyś chyba emeryci na spotkaniu, przyjazne powitanie. Kurde blaszka, ile tu ich się wzięło, patrzcie ich. Gdzie jest nasz kot? Halo, żeby nam nikt nie zawinął. Mój kot, pamiętaj. Panie, jak pan się nazywasz? Christian. To mój kot, zostaw. No dobra, niech tam sobie z kimś pogada, pokaż kogo ty już poznałaś. Ale oni mają imiona. Koni. A sami jacyś staruszkowie. Nie ma jakichś młodych panów? Jakichś młodych panów tu nie ma. Tu jest jeszcze jakaś ciekawa simka. Ładna simka ze swoją drogą bardzo. No, bardzo fajna simeczka. Fajnie, tak właśnie. O, tu idzie jakiś Makoto. Może będziemy mieli jakiegoś Makoto. Kim pan jest? Panie Makoto, młody dorosły. Makoto Hamamoto. Jak chcę pana poznać, a nie mogę pana poznać? Makoto Hamamoto? Ojeju. Ale jakiś czyjś. Nie jest zbyt przybłędą. Patrzcie, ile ludzi się tu wzięło. Ale to chyba jakiś zlot tych. Ta jest też ciekawa, Lea. Fajnie by była, żeby była z małżeństwem John Lace. Fajnie, żeby była została naszą koleżanką, taką przyjaciółką. Sami byśmy mogli. A, bo to jakieś alfa parents, jakichś rodziców, nie wiem. Moglibyśmy właśnie sami potem z czasem założyć taki jakiś klub. Lynn Mosser? A to jest nasza sąsiadka, co od niej kota wzięliśmy, prawda? Nie, na razie, wiesz co, jestem w parku na spacerze, nie chcę. Tutaj coś biega, jakiś pies, tofu. No tutaj ten lisek. I liderce, niech żyje, Brianna Patterson. Aha, okej, okay, rozumiem. Ox. No dobra. Dobra, wróciliśmy do domu, przyszedł do nas sąsiad, no i ona też już troszeczkę jej się chce, znaczy zabawy ma mało. I pomyślałam sobie, że zrobimy sobie ocieplacz na skrzynkę.
No i może zrobimy sobie taki niebieski. Niebieski tutaj zrobiła skarpetki, tylko w sumie to nie wiem, czy to są dla niej, czy to są dla dzieci. Wręcz Simowi o imieniu Gideon. Myślę, że wystawimy to na plopsy jednak. W ogóle ci sąsiedzi nam nie dają żyć. No wiem, że oni są po prostu przyjaciółmi i oni wydzwaniają do nas, ale trochę sprawiają wrażenie, jakby, wiecie, przyczepili się do nas przez to, że, wiecie, mamy ich kota i oni są tacy, jak to powiedzieć, nadgorliwi i że, no, chcą zobaczyć, co się dzieje z nim kotem, że z ich kotem i tak dalej, nie? Bella potrafi teraz wydziergać dywany? Wow. Dobra, słuchajcie, kochani, ja myślę, że będę kończyć tak tym dziergającym obrazkiem naszej Belli. Myślę, że tutaj po prostu czas i pora i tak wydaje mi się, że ten odcinek będzie dość długi, ale jednak chciałabym, żeby te odcinki z luźnej rozgrywki nie były jakieś tam 20-minutowe, tylko dłuższe, no bo to jest luźna rozgrywka, tutaj można się czasem rozegrać, więc no. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, łapka w górę, jak Wam się podobało, piszcie komentarze, co myślicie, o co Wam spytałam i tak dalej, no i co? Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!